W tym wideo pokażę Ci aż 7 ciekawych sposobów na zainwestowanie małych pieniędzy, dzięki którym możesz otrzymać spory zwrot. Jeżeli więc chcesz zainwestować 200, 500, 1000 czy też 10 tysięcy złotych, to wideo jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Dla wielu osób inwestowanie kojarzy się z setkami tysięcy złotych, za które kupuje się nieruchomości, akcje na giełdzie czy też jednostki ETF. Samo inwestowanie kojarzy się również z czymś trudnym, czasochłonnym i ryzykownym. Dlatego też wiele osób nie chce słyszeć o inwestowaniu. Część, owszem, chce pomnażać swoje pieniądze, ale woli zostawić to profesjonalistom, którzy bez żadnej gwarancji zysku za sowitą prowizję podejmą trud obracania ciężko zarobionymi pieniędzmi swoich klientów. Kolejna sprawa to również ilość pieniędzy, jaką chcemy przeznaczyć na inwestycje. Nie czarujmy się, wiele osób nie ma zgromadzonych sporych środków na tego typu rzeczy. Pomimo jednak tego, nie warto porzucać myśli o inwestowaniu nawet tych małych kwot, ponieważ inwestować może każdy. Mało tego, inwestować powinien każdy z nas, niezależnie od wieku i zasobności portfela. W dzisiejszym wideo przygotowałem dla Was listę 7 różnych pomysłów na zainwestowanie właśnie tych małych kwot. Nie znajdziecie więc tutaj informacji o handlu nieruchomościami, giełdzie, bitcoinie, lokatach bankowych i całej reszcie, o której mówią wszystkie inne kanały inwestycyjne przy tego typu materiałach. Okej. Przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym i niekwestionowanym liderem inwestowania małych kwot, dzięki którym możemy otrzymać ponadprzeciętne zyski, jest oczywiście edukacja. Posiadając 100, 200 czy 500 zł, możesz bez przeszkód zainwestować w wiedzę, która w dzisiejszych czasach jest dostępna jak nigdy wcześniej. Książki, kursy online, seminaria. Wiedzy jest tak wiele, że żadnemu człowiekowi na świecie nie starczyłoby życia, żeby zgłębić wszystko, nawet w przypadku, kiedy nie zajmowałby się niczym innym. Edukacja może dać nam wiele dobrego. Możemy nabyć nowe umiejętności, które pozwalają nam zarabiać więcej pieniędzy. Możemy nauczyć się, jak tworzyć dodatkowe źródła dochodu, jak pomnażać nasz kapitał, jak oszczędzać i jak zarządzać naszym budżetem domowym. Mało tego, edukacja może wydłużyć nasze życie, a przecież nasz czas jest najdroższym aktywem na tym świecie. Wystarczy tylko sięgnąć po wiedzę z dziedziny zdrowego stylu życia, poczytać o aktywności fizycznej, odżywianiu, właściwym metabolizmie, aby wydłużyć i znacząco poprawić komfort naszego życia. Kolejną sprawą jest nasz rozwój osobisty. Edukacja pomaga nam wspiąć się na nowe wyżyny naszych możliwości. Pozwala odkrywać nowe wzorce zachowań ludzi, którzy osiągnęli już w życiu sukces i ich metody na podbój tego świata. Wszystko to daje nam edukacja, więc jeżeli tylko masz chociaż trochę grosza, inwestuj w wiedzę. Może to Ci się wydawać na początku głupie. Możesz nie widzieć pieniędzy, które zarobisz dzięki tej wiedzy, ale uwierz mi na słowo, że warto. W tym miejscu należy również dodać, że edukacja nie tylko daje nam zarobić, ale również ustrzega nas przed podjęciem pochopnych decyzji, które mogłyby doprowadzić do katastrofalnych zmian w naszym budżecie i finansach. Podam przykład z życia. Po lekturze cyklu Inteligentny Inwestor, której autorem jest Trader21, wiem znacznie więcej o giełdzie i inwestowaniu w różnego rodzaju aktywa. W związku z tym mam wiedzę po pierwsze, w co inwestować, po drugie, kiedy inwestować, a po trzecie, co i kiedy nie inwestować. Edukacja daje mi więc niesamowicie wiele dobrego, pomimo że czytanie kolejnych książek i przerabianie kolejnych kursów nie jest tak seksowne jak gra na Forexie. O potędze edukacji wiedzą najlepiej zamożne osoby. 86% bogatych ludzi kocha czytać książki, a stałym wyposażeniem ich domów są pokaźne biblioteki. Mimo prowadzenia dochodowych biznesów pochłaniających większość ich czasu, znajdują go także na lekturę. W jaki sposób to robią? Badania pokazują, że 88% z nich spędza codziennie na czytaniu 30 lub więcej minut.
Dodatkowo 63% z nich słucha audiobooków podczas jazdy samochodem, a także w drodze do pracy. Dla porównania taki nawyk ma jedynie 5% biednych, a tylko 26% z nich kocha czytać książki. Sami więc wyciągnijcie wnioski, czy warto inwestować we własną edukację, czy też nie. Drugą inwestycją małych kwot, która daje ponadprzeciętne zyski, jest inwestycja we własny las. Jeżeli posiadasz kawałek ziemi rolnej i nie wiesz, co z nim zrobić, gorąco zachęcam cię do rozważenia tego tematu. Zasadzenie własnego lasu to oczywiście długotrwała inwestycja, z której zyski najprawdopodobniej będą realizowały wasze dzieci, ponieważ potrzeba co najmniej 30 lat, aby nasz las urósł. Niemniej jednak ta inwestycja zwraca się dużo szybciej. Dotacje, jakie możemy otrzymać na zasadzenie lasu, czy też jego pielęgnację, potrafią zrekompensować nam koszt zakupu drzewek, sadzenia i okopywania już w kilka lat po inwestycji. Sam w swoim życiu zasadziłem tysiące drzewek, które moje dzieci, a być może i ja, będę ścinał za kilkadziesiąt lat. W związku z tym polecam wam gorąco tego typu inwestycje. Trzecim pomysłem na to, jak zainwestować małe pieniądze, aby przynosiły nam spory zwrot, są metale szlachetne, a dokładniej srebro. W tym wideo nie poruszam kwestii złota, ponieważ zgodnie z umową inwestujemy małe kwoty, a jak sami dobrze wiecie, złoto jest znacznie droższe od srebra. Niemniej jednak to drugie jest skorelowane z tym pierwszym, co oznacza, że gdy jedno rośnie, rośnie i drugie. W otoczeniu rosnącej inflacji srebro i złoto dają sobie znakomicie radę i ich ceny rosną w zastraszającym tempie. Jeżeli więc chcielibyście zainwestować małe kwoty, to srebro jest bardzo dobrym wyborem. Czwartym pomysłem na to, jak zainwestować małe pieniądze, aby mieć duży zwrot, jest stara zasada: kup tanio i sprzedaj drogo. Wystarczy, że będziecie wytrwale przeszukiwać aukcje w internecie, a na pewno traficie na okazję, która da wam zarobić. Może to będzie rower, może to będą ubrania, a może markowe buty. Okazji w sieci nie brakuje i wystarczy być na nie odpowiednio przygotowanym, aby dopaść okazję i na niej zarobić. Bardzo dobrym pomysłem jest również kupowanie towarów na letnich czy też zimowych wyprzedażach, kiedy to sezon dobiega końca, i wystawianie ich na internecie na początku nowego sezonu, już nie po okazyjnej cenie. W tym miejscu warto wspomnieć, że handel towarami przez internet nie wymaga od nas zakładania własnej firmy. Wideo, które ukazało się teraz w prawym górnym rogu, opowiadam o tak zwanej działalności nierejestrowej, która daje nam możliwość działania jak normalna firma bez konieczności płacenia składek czy też jakiejkolwiek rejestracji. Piątym pomysłem na to, jak zainwestować małe pieniądze, aby mieć duży zwrot, jest handel walutami. Ten oczywiście sposób zarezerwowany jest dla osób, które posiadają już jakąkolwiek wiedzę, w związku z tym, zanim zaczniesz inwestować w waluty, odsyłam cię do pierwszego pomysłu, jakim jest edukacja. Tak czy siak, handel walutami jest sposobem na inwestowanie małych kwot. Kiedy zainwestowalibyśmy na przykład 10 tysięcy złotych we franka szwajcarskiego i kupilibyśmy go po 3,50 w 2018 roku, i sprzedalibyśmy go po 2 latach po 4,30, kiedy był na górce, zarobilibyśmy około 23%, czyli jak na standardy ówczesnego świata całkiem nieźle. Oczywiście, tak jak wspomniałem już wcześniej, potrzeba wiedzy, aby zarabiać tego typu sposobem. Szóstym pomysłem na to, jak zainwestować małe pieniądze, aby mieć duży zwrot z inwestycji, jest tworzenie własnych produktów w postaci kursów online lub e-booków. Raz wydany produkt pracuje dla nas 7 dni w tygodniu przez okrągły rok, generując zysk, który spokojnie możemy nazwać dochodem pasywnym. Zobaczcie, jeden z moich e-booków, 99 sprytnych pomysłów na zarabianie pieniędzy w internecie, jest tego doskonałym przykładem. Stworzony raz, pracuje dla mnie i daje wartość wszystkim, którzy są zainteresowani zarabianiem pieniędzy w internecie. Link do oferty e-booka możecie znaleźć pod tym wideo, a także o tutaj u góry. O ile aby stworzyć kurs online, potrzeba kilku tysięcy złotych na sprzęt do nagrywania, czy też platformę do obsługi kursu, o tyle wyprodukowanie e-booka, który widzieliście przed chwilą, kosztowało mnie dokładnie 0 zł. W związku z tym jest to bardzo dobry pomysł na inwestowanie swojego czasu i zaangażowania.
Jak stworzyć własny e-book za 0 zł pokażę Wam w moim najnowszym kursie, nad którym aktualnie pracuję. W związku z tym zachęcam Was serdecznie do subskrypcji kanału i zaznaczenia ikony dzwoneczka. Siódmym pomysłem na to, jak zainwestować małe pieniądze i mieć duży zwrot, jest założenie kanału na YouTubie lub własnego bloga. Historie takich osób jak Michał Szafrański z bloga Jak oszczędzać pieniądze, czy YouTubera Izaka pokazują, że jeżeli tylko mamy dostatecznie dużo samozaparcia, woli walki i żelaznej konsekwencji, możemy dotknąć gwiazd. Wszystkich zainteresowanych rozwojem kanału na YouTubie zapraszam serdecznie do zapoznania się z kompendium wiedzy na ten temat. Link znajdziecie oczywiście w prawym górnym rogu. To już wszystkie pomysły na to, jak zainwestować małe pieniądze, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was serdecznie do podesłania go swoim znajomym, a także pozostawienia krótkiego komentarza z inwestycją, która spodobała Wam się najbardziej. Jestem ciekaw, która wygra. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej wideo na temat inwestowania pieniędzy, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia materiału, który właśnie ukazał się na ekranie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.